Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Torgiren DevOpsuje. Dzisiaj porównamy sobie balansery Haproxy i LVS. Zapraszam. Ok, zacznijmy od konfiguracji maszyn aplikacyjnych. Zacznijmy od instalacji Nginx'a, który będzie naszym serwerem WGeta, bo potrzebujemy go, aby ściągnąć plik, który będziemy serwować, i ARP Tables, który nam będzie potrzebny, żeby blokować ARPy. Wykonujemy to na dwóch maszynach, które będą naszymi backendami. O, tu już mam. Przygotujemy to sobie może na czterech maszynach. Ok, więc wykonajmy to polecenie również na kolejnych maszynach. Na niektórych już tutaj coś było, ponieważ po stałości. Ok. Następnie w katalogu USR Share Nginx HTML upewnimy się, że mamy pliczek ściągnięty już tutaj. Pokażę gdzie. Taki obrazek. Jest to jakiś losowy obrazek Dolomitów. Został wybrany ze względu na swój rozmiar, czyli 4 MB. Upewnimy się, że występuje on na wszystkich maszynach. Tak. Tutaj coś nie ma. Tutaj nie ma, więc trzeba go pobrać. Uruchommy wszędzie Nginx'a. Ok. Następnie to, co będziemy potrzebować, czyli aktualnie nasze maszyny mają karty sieciowe wirtualne. Takie karty będzie nam ciężko wysycić. A chcemy pokazać, co się dzieje, gdy zabraknie przepustowości łącza. Dlatego wykonajmy, tutaj mam przygotowane polecenie na traffic controlu, które ograniczy nam wyjście z kart sieciowych do 10 megabitów. Pozwoli to zasymulować sytuację, w której ruch generowany przez nasze serwery jest równy możliwościom karty sieciowej, ponieważ u nas nasze karty są wirtualne, więc byłoby ciężko je wysycić. Stąd symulujemy ten efekt poprzez ograniczenie szybkości karty do 10 megabitów i wykonujemy to również na naszym serwerze balansera, gdyż on też ma jakieś możliwości ograniczone. Ok,
Następnie. Będziemy potrzebować na potrzeby LWS-a adres IP wirtualny. Ponieważ on jest na wszystkich maszynach, nie chcemy, aby się rozgłaszał z maszyn backendowych, tylko z balancera. Dlatego użyjemy do tego ARP tables na łańcuchu out na source, czyli na naszym adresie wirtualnym, który będzie na przykład 2, damy drop. To spowoduje, że żadne pakiety ARP dla tego adresu IP nie będą opuszczać maszyny. Wykonajmy to na wszystkich naszych maszynach. Następnie możemy dodać adres IP dodatkowy, wirtualny. Okay. Dodajmy go na wszystkich naszych maszynach. Ok, i w tej chwili mamy 4 Nginx'y. Sprawdźmy, czy na pewno działa to tak, jak byśmy chcieli. Czyli przetestujmy na przykładzie tego adresu, czyli Apache Benchmark. Pobierzmy 100 plików w konkurencji 5 z tego adresu i nazwa pliku była czy na pewno to działa? Tak. Aha, mamy tutaj transfer rate 1 megabajt na sekundę, co po podzieleniu przez 8 daje po pomnożeniu daje 10 megabitów, czyli nasze ograniczenie z grubsza działa. Naszym balancerem będzie HProxy oraz LWS. Ok. Przystąpmy do konfiguracji HProxy. Użyjemy tutaj najprostszego możliwego konfiga, jaki istnieje, czyli zamienimy ten domyślny na nasz. Nasza adresacja to 13141. To wpiszmy sobie tutaj 13141 oraz 142 oraz 28. I 28. Ok. Musimy jeszcze wyrzucić z domyślnego konfigu wrzucenie z statycznych plików gdzieś indziej. System.tl restart HProxy. Ok. Sprawdźmy, czy na pewno nasz balancer działa. Access log, var log, nginx access log. Wykonajmy curla. Powinien się pokazać na maszynie tej. Wykonajmy ponownie. Wykonał się na tej samej. Aha, tak, bo wykonałem curla na
na tą maszynę, a potrzebujemy wykonać na nasz balanser, który ma adres 29 na porcie 5000, bo tam działa nasze Haprox. Ok. Widzimy, że ruch wpadł na tą maszynę. Te dwa odrzućmy sobie. Po wykonaniu ponownie widzimy, że wpadł tutaj. Po ponownym wykonaniu widzimy, że wpadł na tą maszynkę. I tu pewnie będzie czwarte zapytanie. Tak, widzimy, że wpadł tutaj. Czyli nasze Haproxy balansuje ruch. Ok, skonfigurujmy teraz sobie LVS-a. Na początek potrzebujemy dodać adres wirtualny również na serwerze. To będzie mamy nasz adres i to będzie adres, na którym będzie słuchał LVS. Następnie poprzez IPvS ADM stwórzmy sobie listenera. Tak. Minus to, table. Widzimy, że mamy słuchający interfejs i teraz trzeba jeszcze dodać serwery backendowe. R jak real server, czyli ten rzeczywisty, i teraz adresację trzeba podać taką samą jak była tam, bo 161 minus G jako direct routing, 142 było. I sprawdźmy sobie jeszcze adresy 13 i 28. Ok, zobaczmy, czy nasz LVS działa. Usuńmy sobie tą historię z starych zapytań. Zróbmy curla. Widzimy, że coś się udało. Ruch trafił na maszynę Tom. Uruchommy jeszcze raz i curla. Widzimy, że ruch trafił na maszynę tutaj inną. Uruchommy jeszcze raz curla. Widzimy, że ruch trafił tutaj. I uruchommy curla jeszcze raz. Powinien trafić tutaj, tak. Czyli nasz to było pytanie o Haproxy. Czyli usuńmy jeszcze raz historię i wykonajmy 4 curle. Widzimy, że tu jest po jednym zapytaniu i na tych maszynach jest również po jednym zapytaniu. Czyli nasz LVS działa. I tak wygląda konfiguracja. Test działania i porównanie wydajności będzie w kolejnym odcinku. Dzięki. Cześć.